Hej, na kanale dzisiaj drugi film z serii vlogów z Tajlandii. Ostatnio byliśmy w Bangkoku. Serdecznie odsyłam do tego filmu tych, którzy jeszcze nie widzieli. Byliśmy w Safari World, gdzie można karmić żyrafy. Mieliśmy sesję z tygrysami. Oglądaliśmy Chinatown, Targ Wodny i wiele, wiele innych fajnych miejsc, które warto mieć na swojej liście podczas wizyty w tym pięknym mieście, jakim jest Bangkok. A dzisiaj, nie przedłużając, zapraszam do części drugiej z Krabi. Hej, Skrabi, jesteś właśnie na lotnisku. Pierwsza rzecz, która nas zaskoczyła, dywan na podłodze. Co najbardziej wykładzina niż dywan. Pierwszy raz jeszcze się z takim spotykam. Ale powiem wam, że fajnie, bo tak mięciutko się idzie. Mam już wymęczone stópki, więc w sam raz. Od razu powiem, że ani Bolt, ani Grab nic nie jest dostępne wokół lotniska. Nie wiem, czy akurat dzisiaj, czy po prostu nie jeżdżą tutaj. Dostałam swoje iced tea. Tak jak tam matcha. Bo podpisałam normalnie, a jestem jak ma czas, smakuje, pycha. Jedzonko pachnie ładnie. Tak, trochę cukru. Chińsko mi zajechało. Dostaliśmy, żeby było chyba bardziej spicy, jak chcemy. Właśnie jesteśmy w takiej restauracji jakiejś śniadaniowej. I wziąłam sobie, musiałam sprawdzić co to jest taki rozgotowany ryż, bardzo polecany na śniadanie, więc zobaczymy jak będzie smakować. I oczywiście zimną herbatkę z mleczkiem. Ja sobie wziął makaron z dodatkami z jajkiem. Pod spodem nie było tego widać, ale po wymieszaniu wyszły mi takie klopsiki z mięskiem. Oczywiście jajeczko, które sobie zamówiłam, szczypiorek. I spodziewałam się, że to będzie coś słodkiego, taki rozgotowany ryż na słodko, nie wiem, jajko jako taki egzotyczny dodatek. Ten klejk ryżowy drugi raz bym nie wzięła. Coś tam jecie, ale co tak naprawdę, nie wiadomo. Bez szału. Ale herbatka bardzo dobra. Będąc w Krabi, zobaczycie różne posągi, różne takie rzeźby, które są krabem albo przypominają kraba. I to wcale nie dlatego, że Krabi oznacza krab. Musiałam to sprawdzić, bo tak zobaczyliśmy, Daniel mówi, no pewnie Krabi to krab. A wyszło, że nie. Że Krabi to są dwa takie miecze i kiedyś zostały odnalezione właśnie tutaj, w tej prowincji. I stąd pochodzi jej nazwa Krabi. Jak to często się słyszy, że niby w Tajlandii masaże z happy endem. If you know what I mean. To jest batów za godzinę tajskiego masażu. Właśnie jestem po pierwszym masażu w moim życiu. O jeny, teraz to ja czuję, że ja żyję. Wszystkie ścięgna mnie jakoś tak rozmasowała. Fajnie było, bolało czasami, no ale chyba na tym to polega, że musi trochę poboleć. I zaczął padać deszcz, ale jest taki przyjemny, że aż się nie chce z niego wychodzić, nie? Ciepły taki. O. Idziemy szukać jakiegoś jedzonka. Wszędzie tutaj w Tajlandii macie pralnię. Nie jest drogo, to jest na przykład 80 batów za kilogram, a w poprzednim hotelu mieliśmy po 50 za kilo. Tyle to jest pyszności, że ciężko się na coś zdecydować. Poszliśmy kawałeczek od hotelu, w nocy na pewno tętni tu życie na całego, ale zobaczcie ile to jest jedzenia do wyboru. Wszędzie w koło, tu. I się zdecyduj na coś. Właśnie zamówiłam sobie jedzonko w ananasie i do tego kokosik. Spadają z drzewa. Nie ma spadku.
sobie kupić taką spinkę, jak ten kwiatek wszędzie sprzedają takie. Nie wiem, czy to jest jakieś takie typowe drzewo dla tych terenów, czy co? Dla spinki zrobili takie, no nic, idziemy na plażę. To kto ma dwa, a kto ma jeden w takim układzie? A ty masz co? No to woda z lodem tylko. Picie ciało. Cztery razy chyba przysnęło mi się już tutaj na leziaczku w hotelu. Ale fajnie. Akurat są chmurki. No to tak jest przyjemnie. Super. W końcu taki odpoczynek po Bangkoku. Kładę na stoisko. Ja nie mam kapelutka, bardzo bym chciała mieć. Specjalnie nie wzięłam, z myślą, że sobie coś fajnego kupię. Przymierzamy kapeczki. Bardzo wybredny klient. Patrzcie, ale nigdzie nie ma cen. Więc pewnie tak jak Daniel mówił, patrzą na ciebie i tak myślą, kasiasty czy nie kasiasty. To zarzucę taką cenę. W końcu mamy piękną pogodę, bo przedwczoraj przyjechaliśmy na Krabi, to ciągle były chmury, także tak niezbyt przyjemnie. Czasem były jakieś przebłyski słońca, no ale wiecie o co chodzi. A teraz w końcu jest widoczne niebieskie niebo i takie pojedyncze małe chmureczki, więc super. O, wspaniale! Więc ceny naprawdę przyjazne. No co, ja sobie wzięłam tam różne naleśniki. Macie ceny za naleśnika 40 batów. Świeże ananaski są. Świeże mango jest. I zaraz będzie świeży koktajl. Słodkie mleczko? A, to lubisz. Nasze, no w sumie mój smoothie, bo Daniel wziął sobie mrożoną kawę. Ktoś tu jest obżartus i widzę, znowu sobie dołożył mleczka zagęszczonego. Wszędzie gdzie jemy, zamawiam sobie właśnie smoothie z owoców, bo są takie pyszne. Takie słodkie te smoothie. Tajlandia ma to dla siebie, że nie potrzebują żadnych nawozów. Tylko wszystko samo z siebie rośnie dzięki klimatowi. Jest takie naturalne i pyszne. Świeże owocki. Do śniadanka. Właśnie przyszły moje tajskie naleśniczki. Jeden miał być z nutellą, ale widzę, że nie ma. No ale trudno. To może tajski gofer jest? Tajski gofer? No co to jest? Pancake. Ale takie jak ciasto francuskie. No. Bo jeden zamówiłam z ciasta francuskiego, tam było jakieś nazwa na to, ale nie pamiętam. A jeden taki bardziej zwykły. Po śniadaniu wypożyczyliśmy skuter, aby pojechać do świątyni Tygrysa. Jedziemy skuterkiem po lewej stronie. Już miałam na Daniela krzyczeć, jak wyjechał z tego, z parkingu, że zła strona, przecież to dobra strona. Kaski. Podobno tu w mieście nie trzeba, a gdzieś dalej policja może się czepiać. Ale dla bezpieczeństwa, zwłaszcza, że jeżdżą do IT-busy, lepiej mieć kask. Na dodatku, bo słońce wam nie grzeje wodek, więc same plusy.
ale gorąco. Pewnie już mam tu odbite noski od okulara. O, widać mnicha za mną. Musiałam wziąć zachryjko. Pustkę, żeby się trochę zasłonić, bo mam takie rękawki. Więc one nie są tutaj mile widziane, bo jest to świątynia. Myślałam, że kilka osób weszło normalnie, jak miało krótkie topy, ale skoro zachryjko, można tutaj wypożyczyć, to czemu nie? Zwiedzamy. Trzeba zdjąć buciorki. Wchodzić na boso. Patrzcie, to jest jakby w jaskini. Przed wejściem na górę, taka ładna świątynia. Wszędzie skałki. Małpki? Daniel, zajrzał jakieś małpki. A jo, siedzą u góry. Patrzcie, jak małpki sobie chodzą tutaj. Ktoś za mną siedzi. Obóz. Ugryzie cię, wściekliznę mają. Boją się. Takie ma śmieszne stopy. Przed chwilą mowki mi zrobiły dziurę w wodzie i teraz dań lekarni. Masz ciekawostki. Ona też szyin lubi. Małpki za nami. Idziemy do świątyni. To jest ponad 1000 schodów z tego co kojarzę. I jeszcze takich bardzo wysokich. Ale damy radę. To jest niespisane na rękach. Patrzcie, wszystkie idą w tą stronę. Patrzą, co się dzieje. Masakra, jedna na drugiej. Powiem wam, że weszliśmy może z 15 schodów. A jeszcze dwa zipy. Już nie wchodziłam te schody, już odwozipałam. Jesteśmy może już w połowie. Jakoś się idzie, ale naprawdę to jest wyczyn tu wejść. Ale zanim się wejdzie na trasę, jest takie miejsce, gdzie można sprawdzić chyba puls czy coś, bo tam jest takie, zobacz, czy dasz radę wejść. Centrum zdrowia, coś takiego. Są na słupkach numerki, ile już schodów za wami. Więc wiemy, że jest ponad 1000. Jest 543, więc praktycznie połowa. I zawsze wyje. Jeszcze wycierałam i tak w tą chustę, którą dostałam. Masakra jest. Więc jak myślałam właśnie, niby jak macie na przykład emeryturę, jesteście dziadkami, możecie zacząć podróżować. W życiu tu żaden dziadek nie wejdzie, chyba że ma super kondycję jak młodzieniaszek. Albo my mam tak słabo, ale naprawdę
Jest niby ponad 1000 schodów, ale jeden schodek jest jak 3 schody. Takie normalne, bo to są takie wysokie. Jeszcze ta temperatura. Tu mało co jest zacienione. Naprawdę wymagająca trasa. Woda koniecznie. Można uzupełniać co jakiś odcinek, więc nie wyrzucajcie butelki. Właśnie uzupełniajcie i na dole z powrotem do kosza. Trzymajcie nas kciuki, idziemy dalej. Udało mi się, ten cały przedziałek już czerwony, bo codziennie mam w tym samym miejscu, muszę go przestawić. Jeszcze kawałek do góry, więc sama świątynia, ale już schody mamy za sobą. Nie wiem, czy to widzicie, ale to nie jest ani olejka, nic. O, aż tu kropla potu leci. Musimy zdjąć buciki. Dotarliśmy na sam szczyt. Za nami 1237 schodów, przy czym jeden schodek jest tak na nasze jako trzy schodki takie, które znamy z dnia codziennego. Tutaj jest odcisk Buddy. Legenda głosi, że właśnie tu Budda odcisnął swoją stopę. Jak wiecie, ludzie pieniądze wrzucają. A to pewnie jest ten Budda, który tu ustał. Jaskini Tygrysa, a prawdopodobnie nazwa pochodzi od tego, że kiedyś tutaj w tych jaskiniach były tygrysy. Gdzieś można znaleźć odcisk nawet stopy tygrysa, tylko jeszcze go nie zobaczyliśmy. Tak samo w jaskiniach możecie znaleźć różne obrazki, które pokazałam, że już dawno, dawno temu byli tu ludzie. Piesku, jak ty tu wszedłeś? Wieczą wodę jakąś tutaj. Spore minus jest takie, że jak tu widzicie tą butelkę, tam są co kawałek, ludzie zostawiają. Tak jakby była ta butelka aż tak ciężka, żeby ją zabrać później na dół do śmietnika. Ja nie rozumiem tego. Na samej górze macie filtrowaną wodę. Można uzupełnić butelki, więc tym bardziej. Po co wyrzucać butelki po drodze? Zobaczcie, jak to wygląda. Skoro można sobie tu nalać i wziąć na dół. Myślę, że naprawdę warto tu przyjechać, zwłaszcza, że to jest tylko 8 km od miasta Krabi i tak samo od lotniska. Najlepiej wypożyczcie sobie skuterek. Od nas akurat ani nie chcieli prawa jazdy, ani w sumie żadnego międzynarodowego, ani zwykłego. Zapłaciliśmy 200 batów za jeden dzień. I szukajcie cen, bo na przykład były za 250, za 300, więc w każdym butiku trochę inaczej. 200 myślę, że spoko cena. Czy wy widzicie? Aż mi noga się trzęsie. Pedikier. Całe spuchnięte stopy. Na mojej nogi mamy galareta. Ale już prawie. No, na samą górę to macie z 30 takich zakrętów. Jak nie więcej. Tutaj są dosyć krótkie. Wyżej macie więcej schodów na jeden taki zakręt. Ale już widać te chatki. Zaraz będą małpki. A skoro będą małpki, to będzie i też
Już świątynia na dole. Kawałek dalej, zaraz przy tym czerwonym budynku jest przejście i schodami. Idziemy na samą górę. Chyba 180 metrów, nie wiem, bo wszystko było po tajsku, ale 180 liczba było. Więc zgaduję, że 180 schodków albo 180 metrów. Trzeba być dobrej myśli, nie? Czyżby to tam krały się jakieś tygrysy? Patrzcie, jak to wszystko fajnie wygląda. I teraz z lekcji historii. Stalagnat, stalaktyt czy stalagmit? W historii geografii, co ja mówię. To przemęczenie po tych tysiącach schodów. A tutaj są drzewa przywiązane jakąś tkaniną. Coś to na pewno oznacza, ale niestety nie wiem co. Może jakieś talizmany? To prawdopodobnie miejsce, w którym znaleziono jakiś szkielet? Czy o co tu chodzi? Szkieletu żadnego nie widzę, ale... Jezu, o co tu chodzi z tymi śmieciami? Ale te śmieci to jest masakra, o co tu chodzi jakaś... Lampa, wszystko już takie zasypione, że to leży już to długo. To nie jest, że przerwali remont. Albo mi się wydawało, albo w tych domkach mnisi medytują. O, patrzcie, same skały. A tu paprotka rośnie. Święcie przekonana, że jaskinia tygrysowa po prostu któraś z tych jaskiń gdzieś tam można znaleźć, ale prawdopodobnie byłaś na samym początku, ją minęłam, nawet nie zauważyłam. Jest i tygrys w jaskini. Wracając ze świątyni, trafiliśmy przypadkiem na bardzo dobrą restaurację, którą Wam szczerze polecamy. Nie jadłam nigdy zupy. Gdzie ta świątynica? Smażone jadłam, ale nie takie ugotowane. Dobra, smakuje ciele? Spróbowaliśmy tylko zupki, jest pyszno. Nigdy nie dam czegoś takiego pyszne. Nawet nie mam pojęcia, co tam jest. Jakby taki trochę leczniczy smak. Taki trochę syropem mi się kojarzy. Dobra. Poczułem smak lukrecji. A, rzeczywiście lukrecja to jest, no. Nie lubię lukrecji, ale w tym jest pycha. Jak widać, wszystko smakowało, nic prawie nie zostało. Jeszcze tu mamy troszkę ośmiorniczki, ale już nie mamy siły. Nawet nie mam siły na smutikę. Ale wszystko bardzo dobre, polecamy. Zwłaszcza to mięsko, było pyszne. Wieczorem przeszliśmy się na targ nocny w Aonang. I tak kończymy kolejny dzień w prowincji Krabi. Ale zostańcie z nami, ponieważ w kolejnej części zabierzemy Was do Sanktuarium Słoni. Będziemy zwiedzać podwodny świat w Tajlandii oraz zobaczymy, które oferty z wycieczek po okolicznych wyspach są najlepsze. Do tego do następnego filmiku. Cześć! Thank you.